W środę, 7 marca, dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie prawie przez 2 godziny prezentowali wszystko, co mają tu najlepsze i czym dysponują, aby nauka odbywała się bezstresowo, była bezpieczna i przyniosła pożądane efekty. Mowa tu o imprezie pod nazwą Drzwi otwarte w Gimnazjum Publicznym nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Jestem zadowolona z dzisiejszych drzwi otwartych. Było bardzo, bardzo dużo rodziców i uczniów. Mam nadzieję, że się to przełoży później we wrześniu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Prezentowaliśmy dzisiaj swoje sukcesy, swoje osiągnięcia, swoją ofertę edukacyjną szkoły. To, jak funkcjonujemy, jak działamy na co dzień. Ta prezentacja była przeplatana występami naszych uczniów. Uczniowie tańczyli, śpiewali, grali na różnych instrumentach. Oprócz tego szkoła jest otwarta dla rodziców, czyli jest wystawka, rodzice chodzą, oglądają. Jest bardzo sympatycznie. Pomieści Pani wszystkich chętnych od września? Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich chętnych szóstoklasistów do Gimnazjum Publicznego nr 2. W nowym roku szkolnym wprowadzamy następujące nowości. Wprowadzamy język francuski, wprowadzamy klasę pływacko-ratowniczą, wprowadzamy zróżnicowane zajęcia z WF-u. Uczniowie będą mogli sobie wybrać do wyboru, czy chcą chodzić na piłkę nożną, siatkową, koszykową, fitness, mini siłownię, czy wędrówki piesze, czy rajdy rowerowe. I wprowadzamy dla naszych uczniów strefę Wi-Fi, bo są bardzo, bardzo rozwojowi, także my również idziemy z duchem czasu. A oprócz tego oferujemy pozostałe klasy, które funkcjonowały w ubiegłych latach, czyli euroklasę z językiem angielskim, z niemieckim, polsko-niemiecką, polsko-angielską, humanistyczną z elementami dziennikarstwa, matematyczną, sportową, ogólną i informatyczną. Panie dyrektor, dziś była oficjalna prezentacja, odbyła się o godzinie 18. Natomiast co by Pani miała za informację dla rodziców, którzy nie zdążyli z różnych przyczyn, a chcieliby jednak się coś dowiedzieć. Czy mogą zajrzeć do szkoły, do gimnazjum poprzedni dzień? Jak najbardziej, zapraszamy. Jesteśmy zawsze na miejscu, udzielimy wszelkich informacji, mamy folder do dyspozycji i służymy po prostu radą, pomocą w wyborze klasy, bo to sprawia rodzicom największy problem. Zapraszam serdecznie do Gimnazjum Publicznego nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie prezentacją ze strony rodziców przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy jak zwykle profesjonalnie, rzeczowo i skutecznie potrafili pokazać gościom to, co jest już historią szkoły i jednocześnie zachęcić do jej nowego odkrywania przez kolejne roczniki, które z nowym rokiem szkolnym zasiądą w ławach Gimnazjum Publicznego nr 2. Czego cieszę się na sił i wgadłam.